Zaczynamy trzeci, ostatni panel konferencji przed FAME 22. Filipie, zacznijmy od ciebie. Dzień dobry. Czy ty obawiasz się walki z Gimperem? To jest twój debiut. Przeciwników miało być tak naprawdę wielu. Wielu podchodziło. Koniec końców walczysz z Gimperem. I czy ty obawiasz się tej walki? Moi drodzy, to co powiem będzie dla mnie bardzo ważne i chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia czegoś dla mnie turbo, ale to turbo istotnego i wiem, że moje życie nie będzie już po tym takie samo, nigdy. Wiem, że tego będzie dużo, ale wiem, że powinienem, że chcę stanąć w prawdzie. Zadałeś pytanie, czy boję się tej walki. Odpowiem ci, że nie, bo przy całym szacunku dla tego chłopaka naprzeciwko mnie, Elo, walka z nim to dla mnie trochę jak paproch. Byłem ćpunem. Waliłem kokę. Hardkorowo. W najtrudniejszym momencie, co 6 minut, taki był interwał. Każda sekunda staje się wiecznością. Słuchajcie, to jest tak totalne gówno. Moi drodzy, jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o swoje życie, o nowe życie. Ja nie pizgałem, moi drodzy, koki po klubach, po imprezach. Nie, w smutku, kurwa. W domu, przy zamkniętych żaluzjach. Jestem tu po to, żeby powiedzieć dzieciakom, nie dotykajcie się do tego szajsu. Pisz o tym książkę. Nazywa się Kokaina, szczęście w kresce. I, moi drodzy, ta książka powinna być przeczytana przez każdego, kto myśli o tym, żeby zrobić swoją pierwszą i być może ostatnią, a ta ostatnia będzie tuż przed śmiercią, bo to się tak kończy. 80% ląduje w piachu, 20% wychodzi. Ja z tego wyszedłem i jestem bardzo wdzięczny i wam, Fame MMA, i tobie, Gimper, że zgodziłeś się na tę walkę. Bardzo dziękuję, ale to dalej nie jest walka z tobą, tylko to jest walka z samym sobą. I powiem wam jeszcze jedno. Jeśli myślicie, że jesteście zajebiści, że sobie kupiliście ten biały worek z tym gównem, którym cholera wie, co jest w środku, i macie na to kasę i myślicie, że jesteście z Rafa, to nie. To was wykończy, prędzej czy później. Gimper, słyszałem, że twoja dziewczyna ma dzisiaj urodziny. Przekaż to jej. Wszystkiego najlepszego. A, dziękuję bardzo. Zostanie przekazane. Jak jesteśmy... Ja pierdolę. Ty, Rafał, naprawdę nie żartowałem z tym, nie? Nazywam się... Włączcie mikrofon tylko. Mikrofon, mikrofon! Raz. Wyłączcie mu mikrofon. Raz. Chodź. Czekaj, ja ci dam swój. Chodź. Masz, Marcin, ten? Jest. Daj mi tamten. Jak możecie, to włącz. O. Nazywam się cesarz Marcinus Najmanus. Cesarz Marcinus Najmanus łaskawy. Wiecie, dlaczego łaskawy? Bo jeszcze kilku tych zjebów w pierdolu nie dostało do dzisiaj. Chciałem zobaczyć, co tu się w ogóle odpierdala. No i widzę, parę zapijaczonych mord. Co się, kurwa, Adamek, patrzysz? A ty co się śmiejesz? Czym ty się w ogóle, zajmujesz? Bo mogę. Czym ty się zajmujesz w ogóle? Ale mądry jesteś, bo na dystans... Kręcisz kebaby, czy kręcisz lody, kurwa? Bo się ciężko, kurwa, dowiedzieć z mediów. Czym ty się, kurwa, zajmujesz? Ale zazdrościsz, czy o chuj ci chodzi? Tak, o te kebaby? Cię pojebało? Meldować się tu, kurwa, kto cię wpuścił do tego stołu? Ale mordo, przychodzi jak pajac. Kto cię tu, kurwa, przychodzisz wpuścił? Jak pajac, morda, przebrany. Kurwa, w kubeł. Następnie nie wiadomo, o co ci chodzi. Morda w kubeł. Adamy, mordo, ja właśnie Adamy, o tym mówiłem, żeby Adamy. Nie ćpać. Właśnie na tym polega mój statement, nie? Odkryłeś, dlaczego ty się tak odkryłeś swój talent. To jest twój talent. Ty się zajmij tym. Jesteś lepszy niż walczysz. Powiedz mi jedną rzecz. Poczynaj mi się nie kładzisz po tej walce po 15 sekund. Ale dlaczego ty unikasz MMA jak ognia? Jak cię Straż Graniczna wywlekła z samolotu, to w MMA czy w boksie? Jak ale cię słuchaj, wywlekła, kurwa? Słuchaj. Za łeb, kopa w dupę i wypierdalaj, kurwa. To było MMA. No ty. W MMA jesteś cienki polek, kurwa, rozumiesz? Ale powiem ci, jesteś żebyś tam był, polek. Żebyś ty tam był, w MMA jesteś to byś leżał polek, jak scyzory. Rozumiesz? I bym cię złożył po tym swobodę. Widzę, co jeszcze, tą małą spierdolinę na końcu. No to kopnąłbym low kicka, to bym, kurwa, i tak przestrzelił nad głową. To nawet nie ma się co tym, kurwa, zajmować. A gdzie jest ten koguciarz? O! O, kurwa, patrz, ty! I zobacz, jakoś nie spierdala. Ale ty, jakoś kurwa, nie spierdala. Przechodzisz tutaj po pieniążki. Po
Po co? Po pieniądze. Ja przychodzę ci to jebać. Ja przychodzę ci to jebać. Układasz każdego z nich, bo budujesz sobie, wizerunek kozaka. Od każdego z tych panów dostałbyś wpierdol. Zacznę w takim razie od ciebie. Zacznę w takim razie od ciebie, jeśli masz życzenie. Pasuje ci? Mówiłeś podobno, że spierdalałem w galerii. A ja mówiłem, raz, że spierdalałeś w galerii. Opierdalałeś koguta widzowie, w tym momencie. Chcę się teraz przyznać do jednej rzeczy. Rzeczywiście w galerii był opierdalany kogut. No właśnie. To jest po prawda. O tym mówiłem już od tylko dawna. Tylko słuchaj, kurwa, to ty klęczałeś mi przy chuju. Pojebało cię, ty debilu. Ty debilu. Słuchajcie, opierdalał mi taki upasek, że naprawdę zastanawiałem się, prawda czy będę biseksem. Prawda jest taka. Przysięgam wam. Prawda jest taka. Słuchajcie, że ten oto mistrz Śląska jest najsłynniejszym opierdalaczem kogutów w Polsce. Powiem wam tak. Ta historia z Galerii Jurajskiej zawsze był... będzie się już niosła jak chwała cesarza. Nie to ma jest innego, prawda. To który jest... tak potrafi opierdolić jak ty. No właśnie ty stałeś najlepiej stałeś ze wszystkich. Jesteś mistrzem. Ale nie Śląska, tylko w opierdalaniu kogutów. A ja mam, słuchajcie, pytanie do publiczności. Z racji tego, że my jesteśmy... Marcin, czekaj, że jesteśmy dla was. Czy chcielibyście zobaczyć Marcin Najman kontra Boxdel na PGE Narodowym? Tak! Zróbmy wam face to face! Będziesz klęczał i robił mi laskę w oktagonie. Tak zajebie jak to robiłeś na Jurajskiej. Zajebie cię. Wojtuś, dasz mi korepetycję? Jak starą szmatę. Dostaniesz jak stara szmata, tak na to zasługujesz od dawna. Tak jak dostał Kasio, tak jak go paulowałeś. Co? Tak jak go paulowałeś. Tak jak go paulowałeś. Słuchaj, pił cię jebany. Słuchaj, kurwa. Twój kolega Kasio był 10 sekund w bocznej, tak jak zapowiadałem. A teraz słuchaj uważnie ty. Rok czasu na ciebie czekałem, aż przyjedziesz do skauta. Rok czasu. Nie doczekałem się, więc przyjechałem po ciebie. No i tu kurwa jestem. I co? I co, kurwa, kozaku? I cię rozjebię. I co, kozaku? Jezus, ty jesteś tak śmieszny. Nie potrafię, naprawdę. Na kolana i zapierdalać, a nie, kurwa. Robisz to, co najlepiej potrafisz, kurwa. Panowie, czyli co, jeden i drugi jest na... Ja prosiłbym o zrobienie ankiety na czacie. Zróbmy ankietę daj na buzi, czacie. Daj buzi, daj pojedynek. Daj buzi, daj mi buzi. Nie ruszaj, bo ci wypierdolę od razu. Nie ruszaj. Jebnij. Zapierdol. To już by było po tobie, kurwa. A my wracamy do naszych zawodników. Chciałbym przejść do Amadeusza i do Kamila Łaszczyka. Panowie, podobno wasz rewanż miał być K1. Dlaczego finalnie bijecie się w formule MMA? Ja też coś słyszałem o jednej ręce. Miało być w K1, ale no tak jakbym przegrał pierwszą walkę, to miało być w K1, a że no nie przegrałem, to dlatego jest znowu MMA. No tak, no to można krótko streścić. Mieliśmy wpisany rewanż w K1. Błaszczyk sobie zdawał sprawę z tego, że przegra. To, że tam wleciał superbohater w pelerynie Piotr Jarosz i uratował mu życie w ostatnich kilku sekundach, ale spokojnie, nie martw się. Jak teraz nagram z tobą najostrzejszego i największego pornola na świecie, bo cię zerżnę przy 70 tysiącach ludzi. Tytuł będzie, że walenie Patusa w pusty łeb, analna destrukcja na oczach 70 tysięcy ludzi. To dostaniesz ten rewanż w stójce. Uwierz mi, ja się nikogo nie boję. Cieszę się. Już na pewno nie takiego mojego szczura. Czekaj, to dlaczego nie zawalczyłeś teraz w K1? Bo ponoć wygrałeś pierwszą walkę, ale spokojnie, teraz postawię kropkę na D. W K1 i powiedziałeś, że nie, no bo nie masz jaj, no i tyle, no. Będziemy się bili, teraz zawalczymy w MMA i nawet jak przegram, to ja się będę nawet cieszył, to będę mógł ci wpierdolić tak, jakbym chciał. Ja już i tak ci zakończyłem karierę, kręgosłup połamany. Resztki mózgu jakbym wycięte. Miał kręgosłup połamany, to bym nie chodził, wiesz? No ale coś tam ci grzebali w kręgosłupie, nie? Resztki mózgu też ci wycięli, stąd te dziurki na głowie. Tak jest. Tak możesz mówić, żeby było szans. Ale to pomarzyć może tylko Kamil. Ja jestem naprawdę teraz w jednej z... Myślę, że to będzie moja życiowa forma. Zmierzysz się z moją najgorszą wersją i odzyskać tytuł Władcy Piekieł. Honorowo się tego trzymałem. Czekam na to, Amadeusz. Cały czas mnie to bolało jak chuj, ale idę odzyskać część siebie, a później jak zetnę tobie głowę i będę się nią wszystkim chwalił, to później idę ścinać całej reszcie. Czekam na to, Amadeusz. Naprawdę czekam. To czekasz się. Mamy pierwszego widza, który podszedł do mikrofonu, więc prosimy o odpalenie. Słuchaj mnie? Słuchaj, dawaj. Słuchaj, Łaszczyk, bo jest sprawa taka jedna, nie? Byłem na stacji z kolegami kupić sobie picie
No i kurwa, wiesz, kupuję sobie Monstera, ja tam, wiesz, czekam w kolejce, znaczy, wiesz, kolcem czekam w kolejce, idę po to picie, a ty się do mnie prójesz o coś, czy coś. Tak, to byłem ja, przyznaję się. No to. Bo ja stałem w kolejce, moja kobieta stała w kolejce i oni, brzydko mówiąc, się wpieprzyli. No nie, a co ty pierdolisz teraz w momencie? Ja się wpieprzyłem? Człowieku, byłem po picie, kurwa. Stałem, no, ale czekaj, moja kobieta przedtem. Stała tam z dzieckiem. Ale była z tyłu, człowieku, kurwa, co teraz mi pierdolisz? Była z tyłu. Dobrze. Nie, no to się musi skończyć w oktagonie w takim razie. Nie ma problemu. Biwo kolejkę w sklepie, kurwa. Fejn 22. To przejdźmy dalej. Kasio i Tomek. Tomek, widziałem, że mieliście ostatnio swoją pierwszą konfrontację słowną na kanale sportowym. No i Tomku, widziałem, że już powoli Kasiowi udaje się wyprowadzić ciebie delikatnie z równowagi i te słowa delikatnie godzą ciebie. No, wiesz, powiem ci szczerze, z gadaniem jeszcze ich nie wygrał, wiesz, to jest, gadać można, a gadaniem, to wiesz, kto gada? Kto gada? Kto krzyczy? Dziecko małe jak się boi, jeżeli się obawiasz. Ja nigdy nie krzyczałem i nie będę krzyczał, nie będę ubliżał jemu, to jest bliźni. Jestem, wiesz, katolikiem. Ja chcę pokazać kibicom w klatce klasykę boksu i pokażę. Będę trenował ciężko, już wyjeżdżamy jutro do Świeradowa i trenuję bardzo ciężko. I co tu z krzyczenia pomoże, ubliżania? Trzeba wyjść trenować, pokazać boks, ręce w górę, kibice biją brawo, daj Boże, żeby było 54 tysiące. Jadę do domu, jadę do rodziny. To jest mój zawód i robię to od zawodowo 22 roku życia i to wszystko. No, jest boomerem po prostu, bo doszedł do Fame MMA, tu są inne zasady, to się zaczęła właśnie pierwsza runda. Ja też nikomu nie ubliżam. Tam w kanale sportowym on sam z siebie by zrobił debila, tylko Mateusz Borek, sobie prześledźcie ten cały kanał sportowy, bo moim zdaniem Mateusz Borek go uratował przed zrobieniem z siebie debila, bo poprosił, widać na telefonie, przez cały program nie siedzi Mateusz Borek na telefonie, akurat w tej rozmowie nie dość, że sami dzwonią do mnie, to jeszcze mnie wyłączają, bo jak Maciej Turski powiedział, że o, chyba urwało, to ja wszystko ich słyszałem, więc Mateusz Borek poprosił chyba, żeby mnie wyciszyli, bo widział, że z siebie debila Tomek robi i po prostu zakończyli ze mną rozmowę. Mieli zadzwonić, nie zadzwonili, więc śmiech na sali po prostu. No a ja również nie jestem za ubliżaniem, ja mówię fakty. No jest alkoholikiem, jest boomerem i tyle, nie? Mówi o religii, jeździ napierdolony po Stanach autem. Gdzie tu religia? Nie wiem, co... To opowiedz, jak to jest, kurwa. Diabeł w ciebie wstąpił, czy co? Co ma religia z piciem, kurwa? Co ty w ogóle wygadujesz? Najebany autem? Jaki najebany? No to ma religia. Ale jaki najebany? Nie krzywdź, kurwa, bliźniego. Przecież mogłeś najebany wjechać w kogoś. Ty, ale słuchaj, ty wiesz, ile w Stanach można jechać samochodem? Do ilu można jechać? A co, można najebanym jeździć? Do 0,8 może jeździć samochodem. A, czyli najebanym, tak? Słuchaj, najebane to leży, to musisz zapamiętać, chyba już to wiesz, nie? Że co? Najebane to leży. A nie jeździ. No to widzicie, jakie on ma podejście, nie? Jeszcze mówi, że jest katolikiem, kurwa, i do 0,8 wsiada do auta. No ja bym, kurwa, po łyku piwa nie wsiadł. No bo ty już to nie umiesz jeździć. No. Ty, kurwa, właśnie nie umiesz jeździć. Ale nie przeklinaj, bo po co przeklinasz? To jest młodzież. Bo lubię! Bo nie udaję katolika takiego jak ty. Ale udajesz, kurwa, katolika, ale słuchaj, cały czas o pieniądzach pierdolisz. Już strasz w gacie. To ty strasz w gacie. To ty zestrałeś na kanale sportowym. Dzwonicie do mnie i kurwa Mateusz Borek cię uratował. Od tego, żebyś siebie debila zrobił. Na PGE Narodowym. Co będzie jak pierwszego się przewrócisz, PGE się ucieknie? Kurwa znokautuje, coś czuję. Przecież ty jesteś dziadek, kurwa, ty ledwo co chodzisz. Chłopie, słuchaj, zbiję cię jak chłopca i pójdziesz do domu. No to zobaczymy, krótko. Już niewiele czasu zostało. Najebał cię Mamed. Fuksem ci się udało, że złapał kontuzję. Bandura też by cię najebał, jakby miał trochę więcej doświadczenia. Wszyscy by chcieli mnie najebać, tego nikt nie może, wiesz? To jest... No ale z Mamedem nie umiesz przyznać, że przegrywałeś? Kto przegrywał? Chyba na twojej kartach. Nie przegrywałeś? Na trzech rund? Upie. Ty nie umiesz sędziować, ty się do niczego nie nadajesz, wiesz o tym, nie? A kto to sędziował? No sędziowie. Nie... No i jak wypunktowali? Przecież były ujawnione punkty. Na sędziach, na kartach punktowych przegrywałeś ten pojedynek. Do trzeciej rundy. No tak. No. Według ciebie tak. Ja nie wiem, bo ja no tam jak nie według ciebie, kurwa, jest napisane. Ale słuchaj.
Z Adamkiem się walczy do końca. Jak ktoś, nie wiem, ma kontuzję, ale te kurwa jego, te gadki, takie populizmy. Dostaję konkretne pytanie. Czy widział karty punktowe? Pewnie każdy widział, jak nie, to sobie można zobaczyć w internecie. Do trzeciej rundy przegrywałeś z Mamedem. I ty, no, z Adamkiem walczysz się do końca, kurwa. Słuchaj, tylko było więcej rund, ale słuchaj, jak ktoś się poddaje... A jak padniesz, kurwa, w trzeciej rundzie na PGE, to jak do końca będę z tobą walczył? No ale słuchaj... Pierdolę cię w trzeciej i pójdziesz spać. No ale czym? Tymi gałęziami? Czym? No, trzeba słuchać, uczy się. Masz, mega, kurwa, wadę wymowy, ty. Gałęziami. Od tego boksu. Tak samo mówi, kurwa, cały czas podkreśla, mam zajebistą pamięć. Turski go pyta, pamiętasz wywiad z Piotrem Jagiełą? Jak powiedziałeś, że friki to upadek? No i co tu, kurwa, robisz? Ja walczę. Kurwa, nie mogłeś wziąć przykładu z Dariusza Michalczewskiego. Walczę. Zrobił. To jest wielki mistrz. A nie, kurwa, taki patus jak ty, co najebanego wypierdalałem z samolotu. Nie ubliżaj, bo ja ci nie ubliżam. Jakie ubliżać? Mówię fakty, kurwa. Najebany w samolocie? Byłeś. Słuchaj, najebany leży. Wyjebali cię. I cię jeszcze najebie 31 sierpnia. Nosem w dupsko, jak będziesz chciał, nie? Tomek, jak wyglądała sytuacja z samolotem? Bo to było dosyć głośne, a twoja odpowiedź na to nie rozeszła się jakimś szerszym echem. Po prostu siadłem, z przodu siedziałem i co? Siedziała koło mnie kobieta i nagle przychodzi do mnie stewardess i mówi, że nie mogę lecieć tym samolotem, bo miałem oko akurat, bo dostałem palcem, miałem oko sine, że wyglądam niebezpiecznie i boi się ta kobieta, że mogę wciąć awanturę na pokładzie samolotu. Więc ja mówię do tego kapitana, mówię, słuchaj, 25 lat latam samolotami, ja nigdy nie ubliżyłem nikomu na samolocie, nigdy nie wziąłem awantury, to ja mam dzisiaj wciąć? Nie, pan nie poleci samolotem. No i musiałem opuścić samolot. No i jeszcze musiałem sobie kupić bilet na drugi dzień. Skancelowałem mi bilet, musiałem sobie kupić bilet na drugi dzień. No i to cała historia, że pisali tyle tam. Za 6,5 tysiąca. No to słuchaj. Ja pierdolę. No. Ale trzeźwy nie byłeś. No ale słuchaj, promil to jest najebany? A u niego nigdy nie ma. 1,22 miałeś. Najebany. To? 1,22 miałeś. No do 0,2, do 0,8. Promil to najebany. Ale kurwa, promil... zaraz pewnie będzie sytuacja, ale 2 promile to. Ale czemu? To pijany? Ale ty już się trzęsiesz, już się boisz. Ty się trzęsiesz, kurwa, od alkoholu. Że jeszcze nie wypiłeś pewnie, delirkę masz. Tak jak na trailerze ci się szatnie popierdoliły. Słuchaj. Teraz i na kanale sportowym on mówi, że nie pamięta gadki ze mną. A jeszcze tak, zobaczysz, najebie cię. A pyta, gdzie jest szatnia? Nie, no zbije cię jak opca. A 4 pary drzwi były. I on nie pamięta, gdzie jest szatnia. Wybije ci bok z głowy, to masz pewne, 100%. Panowie, zróbmy wam face to face. Chodźcie na środek. To będzie wasze pierwsze w sumie face to face w historii. Trochę wzruszyła mnie ta historia, bo mi się przypomniało, jak mój tata kiedyś wyszedł z Sylwestra na fajkę. I wrócił po 2 latach najebany z pizdą pod okiem. Dzieciństwo się przypomina. Fryzjera gdzie masz? W sumie jak już tak gadali o sraniu i nic nie mówią, to wam opowiem też bardzo ważną życiową historię. Zawsze jak sram w toj-toju, delikatnie zostawiam uchylone drzwi od toj-toja, bo liczę na to, że ktoś wejdzie. Bardzo na to liczę, żeby powiedzieć nagle: nie, zajęte, co ty robisz? Bo chcę, żeby wszyscy dookoła mnie zawsze czuli się niekomfortowo. I chcę, że za każdym razem, jak będą otwierali drzwi, byli przerażeni. Jestem jak jebany boogeyman. Słuchajcie, wiecie co zauważyłem? On już sra w gacie. I zawsze sra. Ja zauważyłem tylko tyle, że obstrał. Bo pięściarze, on jest przecież pięściarzem od tylu lat, zawsze patrzą do końca. Wymień, kurwa, jak, no, ciołek. Panie i panowie, Tomasz Adamek, Don Casio. Kupujcie bilety na fejmama.tv, aby zobaczyć ten pojedynek na żywo na PGE Narodowym. A 1-0. A jeszcze wiadomo, teraz jak przypatrzyłem się z bliska, no to on się dziwi, że go wyjebali. Może aż tak pijany nie był, ale zobacz, jaką ty masz fryzurę, ale kurwa. Ale słuchaj, jak recydywista, kurwa. Mówię, powtarzam na recydywę, to dziecko chodzisz do fryzjera, jak się boi. I pewnie mówisz a na recydywę, stary facet, kurwa, krzyczysz, bo się boisz. Się dziwisz? No a ty nie umiesz spojrzeć w oczy masz, do końca. Możesz, masz kleksa. Bo miałeś kupę w majtach, już ci tak wzrok latał, kurwa. Delirę może masz, może nie wychlałeś. Może nie wychlałeś i tak się trzęsiesz. Cały się trzęsiesz, chłopie. Dziękuję. Mamy kolejnego widza, prosimy o odpalenie mikrofonu. Hej. Ja mam pytanie do Gimpera. Gimper, czemu wziąłeś walkę z takim emerytem jak Heiser?
Ty, kolego. 84 to jeszcze nie wyrok, nie? Nie no, ty masz chyba za rok 40, co nie? 39,5 mam teraz. My jesteśmy starzy w chuj. Chłop jest ambasadorem Nordic Walking. Nie da się być, kurwa, bardziej boomerem. Adamek jest młodzieżowy przy tobie, nie? A ja na każdym odcinku opowiadam o suplementach i kasetkach na leki. Ale... To jest, kurwa... My Słuchaj. Się powinniśmy na balkoniki napierdalać, człowieku. Widzisz, jaki on ma kolor włosów? Jaki? Że jest rudy? Nie jest Nie, rudy. No świeje, chłopek. Ale że też taki? To ci dobiorę farbę. A jakie używasz? Takie jak widzisz i tak jak ci się podoba, widzę. No, takie rudawe, brązowe. To, no. Wiesz, już, ale już schodzi po bokach, więc fajnie, wiesz. Fajnie, no tak, schodzi, tak. Dobra. To już dobra. Tyle? Ej, tak, morda. Tak. Filip. Ale przynajmniej jest prawdziwy do szpiku kości. Brał proszek, reklamował proszek, to się kurwa ceni. Stary reklamował proszek. Ty wolałeś wciągać. Rodzinne. No. Ale i stary z tego wyszedł i ja. Ale co ty, Filip, odpierdalasz? Ty wiesz, że jakby tobie wytłumaczyli, że my się idziemy bić, a ty mi kwiaty przynosisz? Że co, przepraszam, bo jestem stary i głuchy. No wiem. Mówię, że czy tobie wytłumaczyli, że na koniec tego wszystkiego to my idziemy się, kurwa, lać. A mówię, ty mi kwiaty, kurwa, przynosisz? Na konferencję? Ty chcesz, żeby nas wyjebali z tego eventu? Ale powiedziałem ci, że to jest dla twojej dziewczyny, kolego, no morda. No dobrze, no ale przychodzisz tu, kładziesz. Ja mam na ciebie jakieś rzeczy przygotowane. Ja nawet nie mogę nic zrobić, bo ty jesteś miły taki. Daj spokój. Ale jedna rzecz, Filip, której nie kumam, że zobacz, przyszedłeś tu, opowiedziałeś zajebistą historię, wiesz, o swojej walce, o nałogu, uzależnieniu i musiałeś wpierdolić reklamę. Którą? Czemu? No, że książkę wydajesz i żeby kupić książkę. Nie. Powiedziałem, że piszę, tak, i to jest ważna książka, stary. No, że piszesz i żeby będzie darmo, czy trzeba kupić? To ja ci coś powiem. Nie, to w ogóle nie chodzi o kupienie. Temat, wiesz, Koki jest bardzo gloryfikowany, jest w popkulturze, masz Narcos, wszystkim się wydaje, że jest zajebista. A jeśli ta jedna książka może uratować parę żyć, to wiesz co? To spoko, możesz uważać o tym, co chcesz, ale ja wiem, co robię i czy jeżeli ona może uratować parę żyć, to ją wydasz za darmo, żeby wszyscy ją przeczytali, czy trzeba za nią zapłacić? Trzeba za nią zapłacić. Bo no to może, kurwa, chodzić o coś innego niż uratowanie. Tylko co wiem, to wydawnictwo nie pracuje za darmo i ludzie w kraju, który nie jest wyzyskiwaczem dla pracowników, zarabiają. Tak mi się wydaje. Git, ale nie czujesz, że to się kłóci z tym, co gadasz? Ile bo będzie kosztować? Dobra. Mordo. Bo mówisz, że robisz to po to, że piszesz po to, że w chuj chcę pomóc ludziom, historia zajebiście, ale zapłaćcie mi szekle. Tak? No to jest hipokryzja fest. Tak, serio? Tak, to jest hipokryzja, że ludzie wydają książki i te książki kosztują? To jest hipokryzja? Pewnie książek nie, jest o ćpaniu, a Bogdalowi żadna nie pomogła, więc wydaje mi się, że twoja też nie pomoże. Ej, Filip, a ile pomoże, ile naprawdę, będzie pomoże. Kosztować książka? Nie mam zielonego pojęcia, stary, to muszę ten piku zachować. Bogdan się zastanawia nad kupnem. Kupiłbym, ale jeżeli jest tam na przykład nałożona duża marża, no to wtedy rzeczywiście... No jeżeli do biblioteki. Ale inaczej, dlaczego o to pytam? Bo jak my niedawno tam się poznaliśmy, bo nas tam tydzień temu nam zaproponowali tę walkę i my chwilę dosłownie pogadaliśmy. Ja mam wrażenie, że ty jesteś strasznie spoko typem, ale nie kumam, dlaczego... Na tą otoczkę bycia spoko typem, wszędzie wpierdalasz reklamę i komercję. Tak samo, stary, jak pojechałeś do tego chłopaka, który był po operacji kardiologicznej i zrobiłeś zajebiście fajną rzecz. Chłopak miał operację, przyjechałeś do niego, zawiozłeś mu tam tą swoją bułę z mięchem. Tak jest. I wpierdoliłeś z tym posta i nie mogłeś się powstrzymać, żeby na koniec nie napisać to jutro otwarte tak, od 12. Nie, zobacz. W sensie, dlaczego? Odbiorę. Znaczy, odbiorę i odpowiem, jeśli mogę. Tak? No. Super. Słuchaj, mówisz swoim odbiorcom, żeby byli odpowiedzialni w internecie, nie? Mówisz, że... No, między innymi, dokładnie. Więc bądź jestem spójny, bo jesteś zajebiście niespójny. Mieszasz historię, nakręcasz hejt przeciwko mnie i to jest kompletnie sprzeczne z tym, co mówisz. Już ci odpowiadam, dlaczego. Napisała mama tego chłopaka, że leżą w szpitalu i mają zajebistą ochotę na mojego kebaba. Każdy ma możliwość posiadania ochoty na mojego kebaba. No stary, ale tak było. Chcesz odpowiedzi? Chcesz odpowiedzi, to ją dostajesz. Ale nie przerywaj. Ale mordeczko. Ale nie przerywaj, mówię ja teraz. Halo! No, to mówię dalej. Więc zawiozłem tę dostawę. A mama mi odpisała, że bardzo dziękuję i że to jest dla niego wielka rzecz, i poprawiły mu się wyniki i to jest zajebiste, bo motywacja i to, co masz w głowie i mental, leżąc w szpitalu, jest zajebiście ważne. Kropka. No właśnie, Kamil, bo ja widzę, że ty jesteś strasznie, może nie to, że zrezygnowany, ale
lajtowo podchodzisz do tego pojedynku. Jesteś zawodowym bokserem, masz rekord 32-1. A z tego, co widzę, poczekaj, podchodzisz teraz do tej walki tak, że tylko, ja mam takie wrażenie, tak jakbyś wyszedł po wypłatę. Bo mówisz, idę po wypłatę, ale to nie oznacza, że ja się nie postawię i nie będę chciał wygrać, bo inaczej jest sportowcem i ja nienawidzę przegrywać. To jest akurat prawdą. Ale Kamil, nienawidzę. Ty przy pierwszej walce... Ale w pierwszej walce musiałem wygrać dla sportu, bo jestem sportowcem. A teraz ja nie muszę wygrać dla sportu. No, ale jakbym przegrał, to nic mi się nie stanie. Ja to wiem o tym. Teraz ja to zrozumiałem po mojej ostatniej porażce w boksie. To zrozumiałem, że nie muszę za każdym razem wygrywać. Porażki mogą motywować i dawać większego kopa, żeby znowu, brzydko mówiąc, zapierdalać. Tak jak zrobiłem to paręnaście lat temu. Więc przegrana też jest potrzebna tak naprawdę w niektórych momentach. Ja nie przegrałem przez 16 lat, więc od 16 lat nie czułem tego... bólu? Goryczy porażki. No, goryczy porażki, dosłownie. Zwłaszcza, że no, ja byłem pewny, no inaczej, no, gościu w mojej wadze, ważąc 58 kilo, 58-800, i jak waga ciężka, więc to było dla mnie takie coś no, niemożliwego. Więc walczyłem, mówiłem do mojego promotora, żeby zrobić mu jeszcze raz, żeby sprawdzić, żeby robić mu testy. Bo testy były, okej, były, tylko że nawet nikt ze mną nie poszedł do łazienki i patrzy, czy ja tam sikam, czy ja tam czegoś nie wlewam. Nikt nie patrzył, więc dla mnie to były takie testy, jakby ich były, a tak jakby ich w ogóle nie było. Kamil, w boksie zawodowym jest coś takiego jak syndrom Floyda Mayweathera, że liczą się zawodnicy, którzy właśnie nie przegrają, a ta pierwsza porażka, no to jest takie coś, co już troszkę przekreśla ten rekord, prawda? Ale pierwsza była w MMA, mówiłem, że mu złamie tą karierę, no... Złamałem jak, mu psychę, połamałem mu kręgosłup, rozjebałem mu czachę, Amadeusz, wyszedł do pierwszego lepszego dzbana i dostał na pizdę. Amadeusz, ale spokojnie, posklejamy cię po walce. Mam do ciebie jedno pytanie. Przecież ty ani jednego ciosu nie trafiłeś mnie w głowę. To odparł sobie wywiady swoje po to, zobaczysz, jaką miałeś obitą twarz. Tak? No ja nie widziałem. No to wpiszcie Kamil Łaszczyk, Amadeusz Ferrari, wyskoczy jego obita twarz. Jedynie co widziałem, to machałeś tymi rękoma, ani jednego ciosu nie zdałeś w stójce. Tam byłem świeżutko po kontuzji, zerwałem wtedy pierwszy raz w życiu mięsień w udzie. Teraz jestem zdrowy. Nawet nie ma co mnie porównać do wtedy, Amadeusz, bo nie mogłem ja się tak bez bardzo nogi cieszę, zrobić że kondycji. Będziesz, Amadeusz, a teraz wychodzę. Ja się tak bardzo cieszę, że będziesz w formie, że będziesz przygotowany. Ja bardzo się tego cieszę. Kasius, chciałem wrócić do ciebie, bo ty w ostatnim wywiadzie dla Huberta zdradziłeś, że masz przygotowane na tę konferencję konkretne pytania do swojego przeciwnika. No ja bym chciał się zapytać, o jakie kwestie chodzi i jakie pytania. Znaczy, najpierw to mogę zapytać Adamka, czy też podziękuję tu włodarzom, że zarobił pieniążki na rodzinę, tak jak Kamil ładnie podziękował. Ja jestem zawsze wdzięczny, bo dostałem propozycję. Ja siedziałem w domu na emeryturze. Dzwoni do mnie Rafał, mówi, słuchaj, jest propozycja. No to podpisujemy kontrakt na dwie walki. Mówię, pieniądze się zgadzają. Mówi, dlaczego nie? No dla mnie to zabawa, tak? Ja się bawię. To nie są walki 12-rundowe, gdzie trzeba być ponad swoje siły, trenować. To są walki bardzo krótkie. Takie walki to ja mogę do 60 toczyć, wiesz, to, że... No a to czemu wcześniej mówiłeś, że to jest upadek człowieka, więc jak się czujesz? Jaki upadek? Upadek to jest twój, wiesz, bo to będzie, nie? To wiesz, że będzie. Znaczy, no powiedziałeś tak, więc dostajesz pytanie. Ale jaki ja powiem? No ja się pytam właśnie jaki, słuchaj, bo tak powiedziałeś. Ale słuchaj, ale mówię ci, krzyczy dziecko, jak się broni. Ty nie, spokojnie. No słucham, to odpowiedz na pytanie. Słuchaj, ja powiedziałem tak, propozycję miałem i jeszcze z innej federacji, żeby walczyć w MMA. Ja mówię, ja nie będę walczył w MMA, bo ja nie trenowałem. A ja nie pytam zapasu o propozycję, tylko jak się czujesz jako upadnięty człowiek, skoro powiedziałeś. Nie przerywaj, ja ci nie przerywam. Mów konkretnie, a nie kurwa jakieś swoje populizmy. Powiedziałem do Rafała, jeżeli pierdoli chcecie, walczymy w boksie. Nieważne z kim kogo dacie, ja każdego pobiję. I więc dostałem. Bo czemu wcześniej mówiłeś, że to jest upadek człowieka, dołączenie do PMMA? Krzyczysz, słuchaj, bedlaki tak krzyczą, no przestań. Dostałem kontrakt na dwie walki, jedną stoczyłem i toczę jeszcze jedną i to jest ta druga i bardzo się cieszę, że mogę być na PGE Narodowym, bo każdy chyba sportowiec ma marzenie, by tam się pokazać. No sportowcem już dawno nie jesteś.
Słuchaj... Na razie gdybyś, to upadłeś, tak gdybyś, sam powiedziałeś. Gdybyś zdobył 10% tego, co ja w mojej karierze, to byś chodził zdobyć, na piętach. Kurwa, chłopie, gdyż... powinieneś mi dziękować na kolanach, że walczysz na PGN Narodowym, bo na razie w swoim karierze jedyne, co osiągnąłeś, to kurwa we Wrocławiu, na Narodowym, kurwa nie na Narodowym, dzięki... tylko we Wrocławiu walczyłeś na stadionie i to dzięki Kliczce, że wypełnił cały. Słuchaj, ciebie znam młodzież, bo krzyczysz do mikrofonu, stąd cię znają, oni cię nie znają od strony sportowej. Kurwa, obsługa samolotu cię zna. Od strony sportowej cię nikt nie zna, bo nie jesteś sportowcem, o czym rozmawiamy. Ty jesteś, wiesz, no... Dokładnie, ty już też nie jesteś, bo upadłeś. No słuchaj, to słucham. Ja swoje... Jak się czujesz, ja swoje zdobyłem w sporcie, nikt mi tego nie zabierze. Ciężką krwawicą... No i czemu nie odszedłeś jak Dariusz Michalczewski? W sławie, w chwale. Ale słuchaj, jakbym był, nie daj Boże, coś chory... dolegało coś, ja nigdy do ringu nie wejdę, bo nie muszę. Ja dzisiaj mi się chcę mi się trenować. A po co mam biegać na próżny świat? Propozycja z Fame, dwie walki. Robimy. A że trafiłeś ty na mojej drodze, no muszę ci, nie chcę być brzydko, przypię. No i tyle. No i jeszcze tak jedna sprawa, panowie, tylko, bo widzowie się pytają, dlaczego 4 rundy, Kasio? No bo jest gruby. Słuchaj, przestań kłamać, Maty chciał 5-6 rund, nie chciałeś, zgodziłeś się na 4. Tak, no, Borek może na 12, to Maty chciał? Bo wiesz, że więcej nie wytrzymasz. Bo Borek może być po tobie, kurwa, na no limit, jak chce. Bo wiesz, że więcej nie wytrzymiesz. Albo nawet w przerwach, ja nie muszę odpoczywać, Mateusz może wchodzić w przerwach. Słuchaj, ty ze mną... Go pierdolną w pierwszej przerwie. Trenuj doły, bardzo mocno, bo bije doły bardzo mocno od pierwszej rundy. Sam się przyznał, że dostał skupyta, kurwa. Będziesz miał doły obite bardzo mocno. Uwierz mi. Już pokazałeś z momentem, kurwa, jak dostałeś w pizdę przez 3 rundy. Gimper, jedno pytanie jeszcze do ciebie. Filip jest nową postacią we Free Fightach. Filip będzie miał teraz też czas się pokazać na pewno trochę młodszej publiczności, trochę nowym ludziom. A co ty sądzisz ogólnie o postaci Filipa Heizera? No myślę, że jak dalej będzie robił z siebie ofiarę, no to ciężko mu się będzie dobrze tutaj pokazać. Natomiast no ja mam wrażenie, tak jak jakby patrzę, w jaki sposób Filip jakby zachowuje się, rozmawia, no to on tu przyszedł zmonetyzować tą nienawiść do siebie, nie? W sensie, no po to się chodzi do frików, żeby zarabiać kasę. I ja na przykład się zastanawiałem, czy ty jakby ty nie przekminisz, że kurwa, może pójdę, odszedłeś z TVN-u teraz, tak? To już mówi, że to jest twoja była stacja. Wiesz, to jest jakby fajna okazja na trochę nowy start, żeby tym internautom, którzy, jak mówisz, cię tam hejtują cały czas, pokazać się od innej strony, ale jakby ty cały czas jesteś tym samym Filipem Heizerem, nie? Więc dla mnie to jest taka próba monetyzowania nienawiści do twojej osoby, którą rzekomo tak się brzydzisz i wiesz, tak walczysz z tymi hejterami. Okej, już? Jeszcze raz? Już? No. No to spoko. No, no i to taka gadka właśnie, nie? No to, więc jakby to jest okej we frikach, bo jakby wilejni też są potrzebni, potrzebne są postacie nielubiane. To będzie moje zadanie. Trochę kurwa trudno, bo 20 kilo większy chłop, w sensie on stówę waży i 16 centymetrów też kurwa wyższy, no ale na moją korzyść działa to, że jest głupi, więc powinno być okej. Filipie, co ty w ogóle myślisz o kanałach komentarii, które są na YouTubie? Między innymi jest takim kanałem, kanał Zgrzyt, w którym jest Gimper. Oni często oceniają, czy to, nie wiem, twoje zachowania... Strasznie mi przykro, ale nie miałem okazji poznać twórczości. Okej. Znaczy, wiecie, to jest różnica pokoleń, nie? Tak mówiąc szczerze, jak ja mówiłem moim znajomym, z kim mam walkę, to oni pytali, kim jest Gimbal. I nikt nie wiedział, kim on jest. Ale w drugą stronę pewnie działa to podobnie. W związku z tym, przy całym szacunku dla mojego przeciwnika, zróbmy fajny sport. Ja się bardzo cieszę z moich treningów. One fajnie ustawiają mi życie. Bardzo to lubię. Rano, wieczorem trenuję. Ja się w ogóle nigdy w życiu z nikim nie biłem, nie? Nie miałem okazji. Nie miałem przyjemności jakby... Nigdy nawet w szkole? Nigdy, stary, nigdy nie miałem. Raczej to było tak, że... Wiecie, no ja jestem dzieckiem gwiazdy lat 90. i to dzieciństwo, no, było takie, jakie było. Próbowali mnie tam topić w kiblu w szkole, no ale gruby byłem, to się nie zmieściłem. I to właściwie tyle było mojej walki, nie? No i teraz jest właściwie pierwszy raz, więc przeżyjmy to razem. Dobra, to kolejna nauka. Teraz ci pokażemy, co to jest face to face, Filip. Zapraszamy na środek. Bardzo dziękuję! Patrzycie sobie w oczy. Co dalej? Nie spuszczasz wzroku.
Gimperon powiedział, że jesteś inteligentny, ale teraz jak odchodził, powiedział, że żartował. Teraz wiesz, możesz mu pocisnąć albo coś, no jak wolisz, nie? Że teraz mam, że co mam mu ścisnąć? Jak użyjesz słowa na C, to dostaniesz bonus za konferencję, to jest ten moment. A jakie jest słowo na C? Kurwa, nie wiem, czy na Twitchu nas nie oglądają, nie ma... Powiem... Zaczyna się na C, kończy na WEL. I do publiczności, panowie. Filip Heiser kontra Gimper, formuła MMA 3x3, PGE Narodowy. Kupujcie bilety na fejmema.tv. Ja panom dziękuję.